Słuchajcie, my się nie spodziewali. Słuchajcie, ja wiedział, że wam będzie ciężko się rozstać ze szkołą. Także dyrektorka ja przygotowała jeszcze jedną niespodziankę. To jest ważna niespodzianka, bo to jeszcze zostały pieniądze z komitetu rodzicielskiego. No niewiele zostało, bo my dużo przelali. Dzwoniliśmy do Phila Collinsa, a padł, a dajcie sobie pokój, za mało. Dzwoniliśmy do Phila, zaś tu naszego, to padł, nie, bo to już każdy zna, nie będę śpiewał. Kurde, i tak my kombinowali, szukali, słuchajcie, i się udało. My znaleźli taką fajną nową gwiazdę. Gwiazda tu unickiego roku zadebiutowali w Opolu, tam zrobili furora. I kurde, tylko że telewizja tego nie pokazała, bo nie szło. Ale teraz, kiedy to poglądacie, posłuchacie, no słuchajcie, no na tela stykło. No. Także powitajcie gorąco, serdecznie, oni dadzą czadu, kurde, dowóz. Uwaga, przed wami muzyczny trójząb Neptuna! Witam. Witam. Dobry wieczór. My się nazywamy muzyczny trójząb Neptuna, dlatego że na początku mieliśmy tylko 3 kawałki w repertuarze. Teraz mamy więcej kawałków. Nowa nazwa się tworzy. To jest mój gitarzysta. Bartosz świętej pamięci Paco de Lucia Demczuk. Wielkie brawa. Wielkie brawa. A to jest mój wokalista Łukasz świętej pamięci Luciano Pavarotti Kaczmarczyk. Bardzo mi miło. Szanowni Państwo, kabaret bawi, uczy, wychowuje. No cóż, zabawa już była. O wychowaniu też było. Teraz po prostu będzie nauczka, że mogliście jednak w domach dzisiaj zostać. Rozganialiśmy już publiczność po YouTube, po Madonnie, po McCartneyu. Przed Rihanną. Tak, po Rihannie już nie trzeba było, także damy radę. Szanowni Państwo, na początek, z kim my nie graliśmy? Ze Stingiem. Z Eltonem Johnem. Z Philem. Z Philem Collinsem. Po prostu to można by godzinami wymieniać, a nie o to chodzi. Szanowni Państwo, przeprowadzimy dzisiaj Państwa przez meandry muzyki. Przez duże mu. Tak, tutaj bardzo prosimy Pana akustyka, żeby ściszył światło. Troszkę ciszy jeszcze. Ciszy. Tak, my wszystko rozpatrujemy w kategoriach muzyki. Przez duże. Kto to jest? Rolnicy. Dobra. Słuchajcie Państwo, teraz żeby zrobić odpowiedni klimat, przygotujmy się do odbioru. Jeżeli ktoś ma zapalniczkę, jeżeli ktoś pali, jego problem. Zróbmy takie płomyki, jak na dobrej baladzie rockowej, to tu, to tam, niech się skrzy, niech się dzieje. Można telefonem. Można telefonem, tak. Jak ktoś jest IT, to może palcem. Jak na sali siedzi Ghost Rider, to też wiadomo, czacha płonie, także panie Nikolasie, jeżeli pan jest, o tam się coś dzieje, to dalej nie ma co się. Słuchajcie, no dobry, bo jak tu się nic nie wydarzy, to na scenie tym bardziej, bo to przecież wam zależy. Jeśli pan nie zjara. O, nie podpalcie sąsiada, pięknie, już się dzieje. Teraz widzimy, kto nie włączył telefonu. Już się dzieje, już jest grzebanie w torebkach, już się dzieje, o to chodziło. Tak machamy. Będzie to, już wiedzą, już nie musisz machać. Będzie to absolutny evergreen muzyki rockowej, że tak pozwolę sobie zażartować, maestro. Nothing else matters. Dzięki. Wielkie dzięki. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, była to nasza pierwsza kompozycja. Kiedyś byliśmy z moim gitarzystą w Kentucky.
A dokładnie w Kentucky Fried Chicken. Tak, w KFC w Zabrzu. I podszedł do nas niejaki James Hetfield. I pokazał taki fajny trik z zapalniczką Zippo. Cóż, odwrócił naszą uwagę i za plecami wszystkie nuty poszły. Tam sobie to rozwinęli, jakiś tekst napisali dla niepoznaki, trudno. Jak my to mówimy, napiszemy sobie lepsze. Teraz zostajemy w klimacie muzyki. Przez duże. A zróbcie tak. Przez duże. O, jaki byczek. No, jałóweczek też trochę jest. Zostajemy w temacie rocka, bluesa, przenosimy się na nasz polski grajdą, nieodżałowany Ryszard Riddle i jeszcze wtedy nasz wehikuł czas. Oh yeah! Oh yeah! Pamiętam dobrze! Albo nie, nie pamiętam, nie pamiętam. Dzięki za tyle. Tam było jeszcze. Oh yeah. A, możliwe, no. Nieważne, to był kolejny kawałek, który nam zaginął w tajemniczych okolicznościach. Zdarza się. Na prawym nabrzeżu Bugu znaleziono zwłoki kobiety w stanie częściowego rozkładu. Policja miała poważny problem z identyfikacją tych zwłok. Właściwie jedyne, co policja w tym momencie mogła zrobić, to zaśpiewać. Babę zesłał Bóg. To też nasze. Tak, słuchajcie. Teraz jest taka lista utworów, zespołów uznanych za satanistyczne. Tam jest Led Zeppelin, jest Teresa Werner. Teresa Werner jest. Mirek Sołtysek jest, to jest największy diabeł. No niech tam jest, Majka Jeżowska. Arka Noego. No jest po prostu tam cała śmietana zła. I na tej liście powinien... Demono też. Też, demony tam są też. Powinien się znaleźć naszym zdaniem jeszcze jeden kawałek, to jest Romans d'Amour, czy jak ktoś jest wędkarzem, Romans d'Amour. Tam zostały użyte po prostu satanistyczne chwyty. Proszę. Niby spokój, niby nic. Sielaneczka. Stop. Satan mol, bardzo proszę. To się dzieje naprawdę. Kontynuujemy. Satan G7, bardzo proszę. Końcóweczka przyspieszona, charakterystyczny sposób. Pomyliłem się. Tym bardziej. No, a jak się człowiek spieszy, to wiadomo, się diabeł cieszy. Także jakieś pytania. Szanowni Państwo, teraz będzie smutna opowieść, bo o Mielnie ona będzie. Byłem kiedyś w Mielnie na wczasach, jest taka polska Ibiza, jakby ktoś nie wiedział. Nie posyłajcie tam swoich córek. Nigdy nie wracają same. Przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. No i poznałem tam, Roxana miała na imię, piękna dziewczyna. Chodziliśmy wszędzie razem, byliśmy na gofy, do kina, na lody, z bidonem alkoholu po molu. Po prostu wszystko było, nie? Tam nie ma mola. To był bardzo duży bidon. Siła wyobraźni, człowieku. No i byliśmy po prostu takie papuszki nierozłączki. No nawet do urologa razem chodziliśmy. Gdzie? Jak masz z przodu problem, to jest zabieg urologiczny, prawda? A z tyłu? To samo. Analogiczny. Taka, właśnie, że jeżeli z tej sceny padnie jakiś żart, wyłapujcie, bo to może być ostatni. No i po prostu, wracając do tej Roxany, nie jesteśmy już razem.
ale ta znajomość nauczyła mnie jednej bardzo ważnej rzeczy. Operacje zmiany płci nie są do końca fair. Tam ktoś tuningował po prostu. Roxana. Dobrze, że sobie to wziął, bo tego się nie da śpiewać w ogóle. Bartosz zagrał teraz do Elizy. Przypadek, jakby to powiedział pan Macierewicz i jego eksperci. Otóż nie, gdyż teraz będzie utwór pod tytułem Champs-Élysées. Taka sytuacja. To dzieciaki dobrze znają, bo to po francusku znaczy szansa na lizaka. Poza tym nasz sponsor bardzo nalegał. Że tak powiem, ciśniesz. Jak ktoś rozpozna, trudno. O Champs-Élysées. O Champs-Élysées. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. Póki jeszcze Champs-Élysées. I wszyscy! O Champs-Élysées. Pięknie! O Champs-Élysées. Wspaniale! I by! Nie zamieniaj serca w twardy głaz. Póki jeszcze Champs-Élysées. O Intermarché. O Intermarché. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. Póki jeszcze serce masz. Oh yeah! Dzięki! Muzyczny bryzom Neptuna, Kabaret Młodych Panów. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo, Kabaret Młodych Panów. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za przybycie. Do zobaczenia. Kabaret Młodych Panów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Byliście najlepszą publicznością, jaką dzisiaj mieliśmy.